Chapter 5. Dolina wielu hałasów. To znaczy, że jeszcze dalej kontynuujemy? Kurde, ja już mam godzinę, chyba 5 odcinka. Ja wam to podzielę na pół. Barnhouse Lane. Find me. What? Barnhouse Lane? Ale jak tu trafiłam? Wielkimi czerwonymi literami napisano na nim "Znajdź mnie". To chyba wiadomość do mnie. To może oznaczać tylko jedno. Nowe zadanie. Barbershop. To jest tu, gdzie był Ben. Benowi też musimy dojebać garści. W ogóle, wiecie, jakie mam takie wrażenie, że ten kot, który tutaj jest z nami, to on jest naszym rakiem. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ten pistolet, który mamy, i ten pocisk, który mamy, to będzie wyleczenie naszego raka. Takie mam wrażenie. Ballet of Many Noises, Wax Museum. Nie oddychaj morskim powietrzem. Czy to ma coś dla mnie znaczyć? Nie oddychaj morskim powietrzem. Ciekawe. Nie oddychaj morskim powietrzem. Muzeum figur woksowych. Woskowych. Tędy nie przejdę, no okej. Okay. Wejdź do Muzeum Figur Woskowych. Nie wojskowych, woskowych. Pielęgniarko! Pielęgniarko, obudź się! Chodź szybko, musisz go ocalić. Tędy, szybko! Jest w stajni. Szybko to szybko. Nie potrzebuję broni, jestem tu bezpieczna. No rusz się! Pum, pum, się ładnie zjednaliśmy, nie? Co jest z nim nie tak? Jest chory? Proszę, pielęgniarko, zrób coś. Pomóż mu. No, przykro mi, Kilian, ale Richard nie żyje. Nie jestem weterynarzem, nie wiem, co zrobić. No, nie żyje. Nic nie mogę zrobić. Przykro mi, Kilian, ale Richard nie żyje. I'm sorry, Kieran, but Rich is gone. Gone? Nie żyje? Ale jak? Dlaczego? Wczoraj nic mu nie było. Nie. Nie może tak po prostu umrzeć. To nie fair. Śmierć nigdy nie jest sprawiedliwa. Myślałem, że nienawiłeś Richarda. Przykro mi. Był dobrym koniem. Będę za nim tęsknić. O. Był dobrym koniem. No jasna cholera. Richard, ty głupia stara parówo. Żegnaj, Richard. Znałem cię krótko, ale... Myślę, że byłeś słodkim i kochanym koniem. Żałuję, że nie mogłem cię lepiej poznać. Tak. Żegnaj, kolego. Niezła była z ciebie sztuka.
Biegałeś jak wicher. Zawsze byłem z ciebie dumny. Cieszę się, że nie sprzedałem cię tym cholernym flanganom. O, naprawdę. Jeju, wyraz ich twarzy, gdy powiedziałem nie. Gnoje. A jeśli... Po prostu pomyślałem... Pamiętałeś codziennie karmić Richarda, prawda? Co? Spójrz na niego, biedaczek. To ma skórę i kości. Sugerujesz, że to moja wina? Cóż, to musi być czyjaś wina. Biedak nie padł martwy bez powodu. Więc wybacz, że jestem nieco wkurzony, skoro mój przyjaciel umarł. Zapytam ponownie. Karmiłeś Richarda tak, jak ci mówiłem? Nie bądź głupi, ominięcie posiłku, że dwóch by go tak szybko nie zabiło. Chyba tak? Jak śmiesz, oczywiście, że tak. No, karmiliśmy go codziennie. Na pewno? Tak. To nie było nawet moją pracą, ale to robiłam. Wiesz dlaczego? Bo jestem zajebiście miłą osobą. Bo mnie o to poprosiłeś, bo naprawdę lubiłam Richarda. Wiesz lub nie, ale nie tylko ciebie smuci jego śmierć. Pieprzyć to. Możecie się wszyscy po prostu odpierdolić. Teraz się zastanawiam. Zmieni zdanie. Dajmy mu trochę czasu. Zastanawiam się, czego karmiłem na pewno. Ale czemu mamy taki czarno-biały ekran? Tu nie przejdziemy. Kurczę, czy to jest nasza wina, że my Richarda nie nakarmiliśmy? Naprawdę? Powinnam zrobić George'owi kolejną kanapkę. Kurde. No wydawało mi się, że naprawdę go karmiłem. Też nie sądziłem, że on może umrzeć z głodu. Naprawdę nie sądziłem. Łazienka. To nie tu. Musimy pójść tu na dół. Dopiero. What? No mi się robi kolor. Przygotuj posiłek. Chleb. Tuńczyk. Myślę, że zostało trochę tuńczyka, ale się myliłam. Szynka. Chyba nie ma już szynki. Ser. Nie ma sera, ktoś go wyjadł. Założę się, że Kirian. Majonez? Ten majonez jest podacie ważności. Nie mogę go użyć. Jajko? Nie mamy jajek, niedobrze. Pałata? Musztarda? W lodówce nie ma już musztardy. I nie mamy pomidorów, świetnie. O nie, słoik na pikle jest pusty. Dżem truskawkowy? Ogórek? Bekon? Zrobiono dziwną kanapkę, no mega. Wyrzuć i zacznij ponownie. Chleb. Kukurydza. Chleb. Ej, zobaczcie, że zwęziły nam się naprawdę na maksa składniki. Dobra, dajmy tak, sałatę, dajmy bekon, dajmy ogórek i chleb. Zrobiono dziwną kanapkę. A teraz, gdzie poszedł ten szalony staruszek?
ją ponazł. Podaleci co? No co się dzieje? Wiecie, woda leci z góry. Długo nie ma. Co ty robisz, George? Powiedz Steve'owi, że jutro jedziemy, dobrze? Musi wszystko przygotować. Steve? Nie chciałem patrzeć, ale znalazłem to przez przypadek. To było tylko kwestia czasu. Wiesz, jaki on jest. Naiwny głupiec. Czemu do niego wyszła? Nigdy nie rozumiałem. Steve'a tu nie ma, to ja, Angie. Dobra. Niech będzie po twojemu. Sarah zawsze mnie słuchała, ale ty zawsze sprawiałeś kłopoty. Ocknij się, George. Wiem, przepraszam. Ja... próbowałem. Oh. Daj spokój, zalewasz dom. Przepraszam, po prostu... Co mam o tym wszystkim myśleć? Szukałem Steve'a cały dzień, ale jakby zniknął. Gdziekolwiek jest, to na pewno nie w tej wannie, prawda? Wychodzimy, George. Są w kuchni. Co? Perły. Są w kuchni, gdzie je zostawiłeś, pamiętasz? Wiedziałem, że powinienem zadzwonić na policję, jak tylko je zobaczyłem. Wyciągnijmy cię z tej wanny, George. Co? Nie, jeszcze nie. Ja będę prowadził, mówiłem. George. Będziesz musiał je zwrócić. Zwrócić i przeprosić. Nie ma innej opcji. Na miłość boską. Pospolity złodziej pod moim dachem? Do czego to doszło? O, prysznic w ubraniach, co jest z tobą nie tak? Nie powinieneś tego brać, synu. To nie było twoje na początku i na pewno nie jest twoje teraz. George, słyszysz mnie? To twoje brudne sekreciki. Nie będę miał z nim nic wspólnego. O nie. To pomiędzy tobą a nią. Czy to jest zimna woda? Nie, jest w porządku, ale... Steve? Steve! Nie. Miałeś przed sobą całe życie, Steve. To nie musiało się tak skończyć. Zawsze to w sobie miałeś. Ten... mrok. Głupi pociąg do autodestrukcji. Syn? Nie. Nigdy nie miałem syna. Wyciągnijmy go. Tak, przepraszam, ale wyciągam cię stąd. Czy tego chcesz, czy nie? Ogień wkrótce cię rozgrzeje. Nic nie będzie, tak? Ale... o co w tym wszystkim chodziło, George? Cóż, ja... szczerze mówiąc, nie bardzo pamiętam, moja droga. Ale skoro już tu jesteś, chętnie zjadłem dobrą kanapkę, jeśli nie jesteś zbyt zajęta. Już ci zrobiłam. Tylko, że nie mieliśmy zbyt wiele rzeczy w lodówce, więc... może być nieco inna. Na pewno nie jest taka zła, jak mówisz, moja droga. Masz kanapkę.
Je, ale chyba za bardzo mu nie smakuje. Nie jest dziś sobą. Może śmierć Richarda uruchomiła jego demencję. Dobrze? Mam się już całkiem nieźle, dziękuję. O, dobra, my zapiszmy grę. W porządku, to tylko ja. Jenny? Jenny? Gdzie jesteś? Na dole, znalazłam coś. No tu się odwala. Zanim pójdziemy na dół, pójdziemy najpierw na górę. Po pierwsze, mamy tutaj trochę rzeczy do postawienia. Najpierw to. Przyjaźń Kiriana plus jeden. To to. Karma minus jeden. To nie zadziała. Karma minus jeden. Czym jest moja karma? Dobra, moi drodzy, wrócę do was za sekundkę. Zresztą jak zwykle. Okej, moi kochani, wracamy do rozgryweczki. Znów oczywiście standardowo wracam po jakimś czasie do was. Ale wy się już chyba do tego przyzwyczailiście, nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra, co mieliśmy tu robić? Znajdzie Jenny. No właśnie. Gdzie jest Jenny? Nie pamiętam, gdzie jest Jenny. To jest jej sypialnia w sumie. Ale w sypialni jej nie ma. W sypialni jej nie ma. Tu gdzieś przy oknie również jej nie widzę. A. No ona gdzieś była chyba na dole, tak? Ona gdzieś była na dole. Ona nas chyba wołała na dół, do piwnicy. Otwórz drzwi, wchodzimy. Tak. Widzisz? Sekretne drzwi. Były dobrze ukryte za tymi regałami, ale miałam przeczucie, że w tej piwnicy jest coś wyjątkowego. Zamknięte? Czego tu szukałaś i po co? Te drzwi to nic dobrego. Powinniśmy zostawić je w spokoju. Powinnyśmy. Czego tu szukałaś i po co? Coś tu jest. Coś, o czym nawet George nie ma pojęcia. Pamiętasz tego jebanego księdza? On o tym wiedział i też chciał je znaleźć. Ale idiota szukał w złym miejscu. Tu jest pewnie ta... No, ogólnie tej dragi, które produkowali, te zioła. Zamknięte? Oczywiście, że tak. Widziałaś kiedyś takie drzwi otwarte? Ale to nie jest zwykły zamek. O nie, to jakieś wymyślone urządzenie elektryczne, którego nie rozumiem. Ale ogarnę to. Wejdę tam, choćbym miała je wysadzić w pizdu. Okej. Te drzwi to nic dobrego, powinniśmy zostawić je w spokoju. Próbować drugich drzwi, tych na końcu. Czemu tak cię interesują te głupie drzwi? To brzmiało, jakbyś robiła tu rozpierduchę. Myślę, że dobrze wiesz, co tam jest. O właśnie. Ja myślę, że ona jest uzależniona i to jest problem. Te drzwi to nic dobrego, powinniśmy zostawić je w spokoju. Moim zdaniem te drzwi to samo dobro. Powinniśmy je otworzyć. Ale to dlatego, że jestem młoda i żądna przygód. A ty jesteś... Dokończ zdanie, Jenny. Ach, zapomnij. Nie, powiedz to. Po prostu... Nie umiesz się zabawić, co? O. Nie jesteś sobą. Mów mi, co się stało, już. Nie jesteś sobą. Mów mi, co się stało, już. Ja... Chyba... To, że... Po drugiej stronie drzwi są narkotyki. Narkotyki? Ten z bok, z kościoła.
przyszedł tu, bo ich potrzebował. I teraz ja też potrzebuję. Bardzo. Rozumiem. Jesteś uzależniony od narkotyków. Objawy odstawienia mocno cię dopadły. To dużo wyjaśnia. Tylko potrzebuję ich. Jeszcze jeden. Raz. To wszystko ma sens. Na końcu wielkiego wzlotu jest zawsze wielki upadek. Co? To brzmiało, jakbyś robiła tu rozpierduchę. No kurde, nie wiem. Ja wiedziałem, że tam są dragi. Próbowałeś drugich drzwi, tych na końcu? Tak, nic tam nie ma. To tylko mały schowek na węgiel. Nie używano od lat. O, dobrze. Czemu pytasz? Bez powodu. Po prostu byłem ciekawa. To brzmiało, jakbyś robiła tu rozpierduchę. Jeju, Angie. Czemu zawsze masz za wszystkim problem? Tylko zrzuciłem kilka pudełek. Raczej każdy ma to w dupie. Więc proszę, wyciągnij ten jebany kij z dupy i wyluzuj, dobra? Słucham. Nie bądź taka negatywna, dobra? To ta twoja zła energia. Masakra, Angie. Musisz nad tym popracować. Porozmawiamy, gdy będziesz w lepszym nastroju. Jestem w świetnym nastroju, Angie. Byłby nawet lepszy, gdyby w końcu otworzyła te jebane drzwi. Ale nie potrzebuję twojej pomocy. Na pewno masz lepsze rzeczy do roboty. Na przykład... zmienianie George'owi pieluch. Głodzenie koni na śmierć. A może ssanie kutasa temu grubemu debilowi. Na pewno by mu się spodobało. Ale nieważne. Mam gdzieś, co robisz. Ale nie przychodź mi płakać, gdy będziesz potrzebowała przyjaciółki. Nie potrzebuję takich przytłaczających mnie frajerów. O ty kurwo jedna. Nie, Angie, nigdzie nie idziesz. Wypierdala się z tej chałupy, niech spierdala. Już. Nie. Wynosisz się. Co do? What? Czerwone mrugające okno bojlera. Oko bojlera, nie okno. Oki. Wygląda jak jakaś skarbonka. Na środku jest miejsce do wrzucenia monet, a na górze model statku wycieczkowego. Teraz przepraszam za mój głos, ale chyba zup mnie coś kurde bierze i czuję, że mam tak zajebane zatoki, że to jest dramat. Więc mogę się jąkać troszeczkę. Dobra, otwórz. Zamknięte na głucho. The Wally of Many Noises. Wally to jest ta, nie dzielnica, tylko uliczka. Wielu dźwięków, wielu hałasów. My mamy kasę chyba, no właśnie. Funtowa moneta, kto wie, może przyniesie mi szczęście. Amen. Przyniosła. Don't breathe the... sea air. Okej, okay. To jest to, co wtedy mieliśmy. Nadal wydaje mi się, że to jest po prostu nasza ścieżka onkologiczna. Ale... trzeba zapalić. Badaj. Drzwi z obiciem. Takie, jakie mają w szpitalach psychiatrycznych. Tylko, że pokryte są krwią. Co tu się stało? Jak je otworzyć? Brakuje klamki. Chyba zapadł się tam sufit. Raczej nie kupię dziś żadnych upominków. To jest gift shop. Ej. Chyba słyszę morze po drugiej stronie. No, tu już wyjścia nie mamy, więc no, i tak nie ma szans, i tak nie ma szans. Idziemy.
Nie wdychaj morskiego powietrza. On jest przyjebany jak papa do dachu. Dobra, tu jest jakieś wejście. Tu jest blokadka. Więcej schodów, jakiś manekin. Ooo! No dobra. Była jakaś chyba park. A, nie możemy wyjść. A jednak możemy. Ale oni się nie ruszają. Oni się nie ruszają. Tak, musimy wyjść i tutaj przejść. Prawie jak Titanic, tylko jednego komina brakuje. Okej. Okay. Renekton, tylko bez swoich kos. Ja... nie mogę... się ruszyć. Fuck. Czym ty jesteś? Białki oczne. No to nie wygląda dosyć pocieszająco. Cholera. O teraz. Halo? Cześć. Kto to mówi? Oh. Jestem Murphy, ten w kapeluszu. Widzisz mnie? Co mi się stało do cholery? A jak myślisz? Widziałeś znaki ostrzegawcze i je zignorowałaś. Tak jak ja. Znaki? Jakie znaki? Nie wdychaj morskiego powietrza. Coś ci to mówi? Ale nie ma sensu się o to spierać. I tak jesteśmy już praktycznie martwi. Co jest nie tak z powietrzem? Napełnisz tym cholerstwem płuca. Ono zamraża wszystkie twoje funkcje motoryczne, dopóki krąży w twoim organizmie. A to bolesne jak cholera. Nie od razu, ale zapamiętaj moje słowa. Też to poczujesz. Kim jest ten mężczyzna bez twarzy? Skąd mam wiedzieć? Nie powiedział, jak się nazywa. On chyba w ogóle nie mówi. Wiem tylko, że przynosi tu ludzi, gdy są już sparaliżowani. Potem pokrywa ich gorącym woskiem, żeby stali się posągami przebranymi za załogę i pasażerów tego pierdolonego statku. Teraz wyszedł. Wiesz dlaczego? Tak, zgadłaś. Gotowuję ci milutką kąpiel w roztopionym wosku, bo... kochana, zostaniesz w tym cholerstwie zanurzona od stóp do głów. Więc najlepiej, żebyś... przygotowała się na to. Mentalnie. Nie. O tak, dokładnie tak. Ja już jestem w połowie martwy w tej mojej woskowej pokrywie, kochana. Taka masz moje cierpienie dobiegnie końca. Wszystko dzięki temu. Ach, jak go nawet nazywać? Nazwę go rzeźbiarzem, nazwę go człowiekiem ziemniakiem, nazwę go chudzielcem, nazwę go kustoszem, nazwę go pierdolonym dupkiem. To w moim stylu. Powiedziałbym, że to niemiłe, ale usprawiedliwione. Jak długo tu jesteś, Murphy? Nie wiem. Tych dnia i nocy nie istnieje na tym statku, ale... czuję, że bardzo długo. Jak trafiłeś na Barnhouse Lane? Mówisz, że wszystkie te rzeźby mają w sobie martwe ciała?
Jak trafiłeś na Burnhouse Lane? How did you end up on Burnhouse Lane? O, kochana, po tym, co zrobiłem, to była tylko kwestia czasu. Trafiłem na Burnhouse Lane, by zapłacić za brak umiaru w życiu. Ale cena... Cena przerosła moje oczekiwania. A ty? Co taka ładna młoda kobieta jak ty robi na Burnhouse Lane? Och, nie wiem, po prostu tu jestem. Paliłam jak komin, zachorowałam, zdarza się, tylko tędy przychodzę. Paliłam jak komin. I smoke like a chimney. A, papierosy. Brzydki nawyk, ale nie oceniam. Też miałem złe nawyki. Znam słodko-gorzki smak uzależnienia. Mówisz, że wszystkie te rzeźby mają w sobie martwe ciała? O tak, te na górnym pokładzie też. Niektóre są dość stare, zgnite w środku, ledwo się trzymają. Nie czujesz po tym smrodzie śmierci? Twój pierdolony dupek to niezły pracuś. A najgorsze, że... Wiem. Najgorsze, że niedługo do nich dołączę. Chociaż ból zniknie. Znika, gdy umierasz. Prawda? Nie mam zamiaru umierać. Daj mi chwilę do namysłu. Doceniam twoją siłę woli, kochana. Próbowałem wszystkiego. Umrzemy tutaj. Nigdy nie powinienem postawić nogi na tym statku. Ale wiesz, co mówią. Koty chodzą swoimi ścieżkami. Koty! O to chodzi. Powinnam spróbować kociej mocy. Zbierz myśli, porozmawiaj ponownie z Marfim, użyj kociej mocy. Zbierz myśli. Nie pozwolę, by pierdolony dupek zrobił mi to, co wszystkim. Musi być sposób, by uciec z tego koszmaru. Porozmawiajmy ponownie. Marfi? Trzymaj się. Niedługo nas stąd wyciągnę. Po prostu ratuj siebie, jeśli dasz radę. Ja... Oboje wiemy, że już po mnie. Dobra, użyj kociej mocy. Ta ostatnia kotka, która trafiła na farmę. Myślę, że mi pomoże, jeśli dała ją po imieniu. Ale jak ono brzmiało? O, fuck. Freya? Freya chyba. Nie, to było coś innego. Mila. Reanimuj i kontroluj świeże zwłoki. Okej. Okay. Moonlight niedostępny. Kot nie żyje. Mila. Mila. Okej, okay, możemy kontrolować zwłoki. Rozumiem, że te są nieświeże. Te są świeże. Nic. Zwłoki w środku muszą być zbyt zgnite, by je ruszyć. To nic nie daje. Chyba ciało w środku musi być świeże, żeby je kontrolować. Ten też. O, tutaj jest niby dobre. Ciało w środku nie odpowiada. Chyba było tam zbyt długo. Tu? Tu możemy się dalej jeszcze przejść? Ciekawe, możemy się dalej przemieszczać tym. To jest daleko, tak daleko, jak tylko możemy dojść. Ciekawe, że tutaj nie przetłumaczyli tego na język polski. Nie chciało się dupkom. No dobra. Myślę, że te zwłoki. O kurwa! Też to słyszałaś, panienko? Wyjdź z gospodarza. Hihi! Spójrz na siebie. Wyglądam jak śmierć. Chyba tak działają papierosy. I tak nie ma to teraz znaczenia. To pytanie, dlaczego... A, pociągnij dźwignię. Okej.
Chyba zaczynam rozumieć. Zbadaj. Duża skrzynia. Szkoda, że nie mogę się tam dostać. Musimy chyba tego typka delikatnie walnąć. Dobra, wychodzimy z gospodarza. Mamy jeszcze jednego trupka. To w ogóle jest klucz na górze. O. Tam nie dojdziemy. Teraz pytanie, czy my coś tu możemy z tym zrobić? Spróbujmy się rozwalić, nie? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. My jesteśmy nieśmiertelni. Wejdź i pociągnij skrzynię. Ale to są świeże zwłoki, więc co? O! To było dość ryzykowne, nie powiem. Ale ty masz maskę gazową. Załóż maskę przeciwgazową. Dobra robota, panienko. Udało się. Trujące powietrze nie będzie już ci przeszkadzać. Ale nie opuścisz ten straszny statek, a mam nadzieję, że opuścisz. Wyświadczyłabyś mi najpierw małą przysługę? Tak. Dziękuję. Znajdź coś dużego i ostrego i rozwal mnie tym na kawałki, dobrze? Oszalałeś? Czemu miałbym ci to zrobić? Tak bardzo mnie boli. Chcę tylko, by moje cierpienie się skończyło. Proszę. Jestem tu tak długo. Powitam śmierć z otwartymi ramionami. Ja... Przemyślę to. Zbadaj. To chyba wielki słoik pełen gałek ocznych. Chwila. W słoiku jest mosiądzowa klamka. Prawie ją przegapiłem. Otwórz. Korek nie chce się ruszyć. Nope. Dobra, na razie go nie ruszajmy. Skoro nie musimy, to nie ruszajmy. Tak nie wiem, gdzie jest klamka i do czego nam potrzebna. Przyjrzyj się. Miska jest pusta. Okej. Maska gazowa. Mały przewód wentylacyjny. Mogłoby mi się tędy wydostać, ale nie zmieszczę się. To kitku by się zmieściło. Mogę się tędy wspiąć. No to... dajesz. Ale się nasz pierdolony dupek zdziwi. Coś tu będzie, prawda? Dobra, jest jakieś kółko. Niebezpieczeństwo. Maksymalne przekręcenie obu zaworów może prowadzić do przekroczenia bezpiecznych limitów ciśnienia pary. Okej. O fuck. Co to jest? To jest do góry tylko, okej. Ta wielka sterta mięsa blokuje mi drogę. Niestety się nie przedostaniemy w ten sposób. Do góry. Tu nie przejdziemy, no możemy przekręcić zawór w prawo. Też prawo to jest zakręcenie. I w lewo. Nie przekręcić się dalej w lewo, okej. I w prawo. Maksymalne przekręcenie obu zaworów może prowadzić do przekroczenia bezpiecznych limitów ciśnienia pary. Okej. Okay. Da się jeszcze w prawo? Da się. Tak. Tutaj tu. Cholera, zawór odpadł. Zawór odpadł, nie przekręcę tego ręcznie.
wpływem klucza. Dobra. No już wiem, co musimy tu zrobić. Patrz. Klucz był gdzieś tu. Tu było nie to. Klucz jest na górze. Dobra, widzę, że potrzebujemy chyba tej klamki. Opcji nie mamy zbytnio. Rozwal. Zbadaj. Ale bajzel. Wszędzie szkło i gałki oczne. Weź klamkę. Dodano nowy przedmiot. Czy nie widziałem gdzieś drzwi z brakującą klamką? Te wszystkie kawałki szkła. Może powinnam wziąć jeden. Podnieś kawałek szkła. Okej. Przyjrzyj się. Nadal nic. Nadal nic. Dobra, wchodzimy. Ale ja tam drzwi żadnych nie widziałem. Z klamki chyba. Możemy użyć szkła w sumie, żeby przeciąć to mięso, ale... Czy to się uda? Czy to ma jakikolwiek sens? No, w sumie ma. Tu coś było jeszcze, o! To jakieś stworzenie? Wygląda na martwe. Weź. Rozumiem, że to jest to coś ostrego, co tam mieliśmy wziąć. Jakieś mięsne żyjątko z nogami? Blech, przypomina mi pająki. Po co w ogóle to wzięłam? Szkła. To nie zadziała. Okej. Okay. To nie zadziała. Nie, lepiej nie. Po co mi żyjątko? Trochę nie rozumiem. Co to żyjątko miałoby mi pomóc? W czym miałoby mi pomóc? To jest tylko zejście. Tym nic nie zrobimy. Tu je wprowadzić? To nie zadziała, no właśnie. Widzę, że znalazłeś swojego maluszka. Znalazłam coś. Jakieś stworzenie. Ale nie wiem, co to. Odłóż go gdzieś dobrze. Przyjrzyjmy się bliżej. Wiem, że tutaj do miski. Badaj, nie. Żyjątko. O, to jest twarz. Grzeczny jego chłopczyk, co? Co? Dobry Boże, spójrz na niego. Prawie zagłodzony na śmierć. Nakarm go. Teraz jest twój. Mam go nakarmić? Czym? Daj mu część siebie. Tak robią matki. Nakarm go częścią siebie, mówi. Ale jaką częścią? Jaką częścią siebie? O, nie wiem. Jaką częścią? To nie zadziała. Rozetniesz sobie rękę szkłem. No nie chcę tego na razie robić, kurde. Nie wydaje mi się, że to ma sens. Totalnie nie wydaje mi się, że to ma sens. Ja bym po prostu nadal poleciał sobie tam i spróbował odkryć kawałek mięsa albo czegoś. Myślę, że to ma większy sens. Bo akurat to, co próbuję zrobić, mi się wydaje, że to jest w ogóle rak. Że to małe żyjątko to jest właśnie raczysko, które nas tam, lekko mówiąc, trapi. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. Dawaj mu część siebie. To nie zadziała. Nie mówcie, że i tak musimy to zrobić. Bez sensu. Ale chyba musimy to zrobić. Chyba nie mamy wyboru. Jakby przekręcić w lewo.
W lewo. I w lewo. No nie wiem, ja bym na pewno nie dawał części siebie, ale widzę, że nie mamy wyboru, więc... Więc w sumie, no, to trzeba, to trzeba. Trzeba, to trzeba. Bo dałbym, nie wiem, gałkę oczną czy coś, ale no nie dawałbym na pewno części siebie. Patrzę mniej więcej, czy coś tutaj możemy z tego zrobić, ale chyba nie. Nie po to są klamki, no, co ty nie powiesz. No dobra, no musimy. Patrz, jak biega. Okej, tego się nie spodziewałem. Podnieś klucz. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Wejdź. Okej. Zabiłabym za papierosa. Nie pal. Odkręcamy ten pierdolnik. Dobra. No i tu użyjemy klucza. Pią. Dobra, jebło to jebło, na chuj drążyć temat. Co stary telewizor robi w takim miejscu? Kopnij. Hi. I będzie prądowanko. Będzie la prondo. Mam nadzieję, że pierdolony dupek wkurzy się, gdy znajdzie swój telewizor rozwalony na podłodze. Badaj. Kabel poluzował się po tym, jak kopnąłem telewizor. Pora ściana mięsa. Różnicówkę powinno wyjebać już dawno, ej. Moja siekiera? Czemu ciągle ją znajduję i gubię? Weź siekierę. Do góry. To nie wiem, odcinek kończysz powoli. Dobra, mieliście dwa odcinki 30-minutowe, ten będzie troszeczkę dłuższy. Do papierocha. Mogę ich pozabijać? Nie mogę. Lipa. Wiedziałem, że będę mógł, ale nie. Dobra. Jest! Ta siekiera! Uderz mnie! Rozwal na kawałki! Czas zakończyć moją agonię. Muszę? Ja muszę to zrobić. To muszę. Tak, jeszcze raz. Czas na ostateczne uderzenie. Murphy? Jezu, czy to właśnie zjadło głowę Murphy'ego? Dodano nowy przedmiot. Pójdzie pan ze mną. Aś ty piękny. Chyba pochłonęło głowę Murphy'ego, a jednak nie czuję, żeby było dla mnie zagrożeniem. Właściwie nawet je lubię. Idź tu. Oki. A mamy wejście. Włazimy.
Dobra, i co my tu znajdziemy? A, to jest to wejście. To zobaczcie, że tu są jakieś dziwne stwory też. Kurde. Tu są jakieś dziwne stwory. Nie mogę ich uleczyć, w sensie zabić. Znaczy oni są już martwi, tak czy inaczej, ale... Lupa drogowa. Co do? Dobra, no tu jest zamknięte. Gdzieś płyniemy. Ale wydaje mi się, że po prostu nie będziemy mogli tej szalupy nawet spuścić. Sprawdźmy sobie to w ogóle. A, w ogóle się nie da. A tu jest wejście, nie wracam tam, okej. Okay, tu jest wejście po prostu takie, wiecie... ...które było od tej pory. Rozumiem, że tu też jest wejście. Ale czy coś jest na... ...na początku statku, bo to mnie bardzo interesuje. Nope. Nie da się tam wejść. Nie da się tam wejść. Powietrze jest tu inne. Pewnie te wentylatory je oczyściły. Chyba mogę już zdjąć maskę. Ja bym na twoim miejscu nie ściągał. No ale dobra, moi drodzy, mam popielniczkę, więc zapisuję sobie tutaj. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Shiro. A my się widzimy jeszcze na pewno w następnym odcinku z Burning House Lane. Trzymajcie się. No i co? Hej, hej!